Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Kanada zamieniła się w kraj zamordystyczny. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Kiedy były premier Pierre Trudeau w 1970 roku zrobił stan wyjątkowy, no w czasie w sumie pokojowym, no to był oskarżony, że użył potężnych kilof do rozbicia orzeszków ziemnych. Tak, także to było dosyć sławne. No ale 52 lata później jego syn, no mówią, że to jego syn, premier Justin Trudeau, no powtórzył tą pomyłkę. Jak się pytali Pierre'a Trudeau, dlaczego on się nazywa Justin, no to on właśnie powiedział, że Justin, no to jest od justice, czyli sprawiedliwość. Ogólnie rzecz biorąc, Pierre Trudeau, no to w 70 roku, kiedy zrobił ten stan wyjątkowy w Kanadzie, no w 71 roku urodził się syn właśnie Justin Trudeau, premier Pierre Trudeau. Jego ojciec miał 51 lat, matka miała 22 lata. No i właśnie mówią, że matka przed ślubem, Justin urodził się 9 miesięcy po ślubie, no i ludzie, tak, plotki takie są, że jego matka Margaret, no to jeździła na Kubę. Dlaczego też takie plotki są? No bo Justin Trudeau w 2016 roku, kiedy umarł Castro, no to on po prostu śpiewał pieśni pochwalne na temat tego komunisty. No, ojciec Justina Trudeau, Pierre Trudeau, został premierem, czyli tym głównym ministrem Rady Ministrów. On miał biznes, ponad 30 stacji na początku benzynowych. Wykombinował coś takiego, że będzie dawał karty klubowe benzynowe. W pewnym momencie miał około 20 tysięcy kierowców, którzy no, kupowali z jakimiś tam upustami. Później zaczął inwestować w nieruchomości i tak dalej, i tak dalej. No i później go wybrali premierem, czyli tym głównym ministrem Rady Ministrów. No a później na tej fali poślizgu wybrali tego fircyka, wybrali Justina, który łazi w skarpetkach w Mickey Mouse i tak dalej. No, dzisiaj się okazuje, że jest czystym komunistą. On kiedyś powiedział, że Chiny, komunistyczne Chiny, no to są wzorem do naśladowania. No i trzeba go wywalić na pysk. Teraz Kanadyjczycy w zasadzie muszą go wywalić na pysk. No, skończył się protest w dosyć chamski sposób. No, zrobić stan wyjątkowy, kiedy stan wyjątkowy, no to w zasadzie jest tylko powoływany wtedy, kiedy nie ma innych praw do zastosowania. No i w największych jakichś takich wypadkach najazdu obcego kraju, jakiejś zdrady państwowej, jakiejś zamachu stanu, próby przejęcia władzy i tak dalej, i tak dalej. Nic takiego, czegoś takiego nie było. Na cała ta administracja Trudeau, no zrobiła świństwa, szczególnie dla finansowe. Wszyscy ci ludzie, którzy dali tam dolara 5 czy 10, no to oni jakoś się ta informacja wyszła na zewnątrz, no i prasa popierała. Prasa, środki masowego przekazu, telewizja w Kanadzie jest państwowa, dostaje 600 milionów dolarów rocznie, no i oni wypuścili ten wyciek był, kto dawał pieniądze, no i rząd to w zasadzie wykorzystał i teraz traktują tych ludzi, którzy dali dolara czy 200 dolarów, mają prawo do skonfiskowania pieniędzy z banków, część biznesów została opublikowana,
upubliczniona kobieta, która miała tam cukiernię, to po prostu ją praktycznie rzecz biorąc zniszczyli. No są to jakieś takie metody na poziomie KGB, jakiegoś Stasi, jakieś takie prowokacje. Także Trudeau będzie potrzebował niedługo chyba koalicji, żeby się utrzymać w rządzie. Mam nadzieję, że te inne partie po prostu się odłączą. Ale protesty tych kierowców, no to były w sumie przeciwko tym przymusowym szczepieniom. 80% wszystkich kierowców jest zaszczepiona, z 80-90% Kanadyjczyków jest zaszczepiony. Trudeau wyszedł i zaczął wyzywać, zaczął oczerniać tych kierowców od rasistów i od brutalnych kryminalistów. No, nikt się z tym nie zgadza, większość ludzi utożsamia się z tymi kierowcami. No jest to pewnego rodzaju zamieszanie, tak? Tyle tylko, że przy tym parlamencie, przy tych budynkach rządowych, no to każdy obywatel kanadyjski ma prawo protestować. Także czarne życie znaczy, kiedy protestowali, no to mogli protestować. Kiedy Antifa protestowała, no to mogli protestować. Bandytyzm polityczny to jest tak, że w 2020 roku, kiedy były różne tam blokady tych rurociągów, no to Trudeau to namawiał do dialogu. Kiedy było czarne życie znaczy protesty, no i wbrew temu, co były zarządzenia covidowe w 2020 roku, no to komunista Trudeau wyszedł i z nimi maszerował. Także nie ma problemów z protestami. No tyle tylko, że ma on protestuje ze swoimi komunistami, a jeżeli ktoś się z nim nie zgadza, no to on po prostu chce ludzi zlikwidować. No, jeżeli chodzi o kierowców, no to Trudeau odmówił. Odmówił jakiejkolwiek rozmowy, jakiejkolwiek kompromisu. Większość tych prowincji kanadyjskich likwiduje, no cały ten domek z kart upada, to po prostu błyskawicznie upada, a Trudeau po prostu chce pokazać tą swoją siłę i chce pokazać ten zamordyzm. 100 osób w sobotę zostało zaaresztowanych. Tam ogólnie rzecz biorąc zaczęło się to w środę, w czwartek, w piątek było dużo akcji, aresztowali tych przywódców, później po kolei szli, szantażowali, że skonfiskują ciężarówki, że skonfiskują pieniądze z banków tych wszystkich firm. W czwartek właśnie to się zaczęło, służby specjalne, służby prowincjonalne i federalne przyszli, wszystko to zablokowali, autostrady, zrobili tam zasieki jakieś, no i powoli wszystkich zaczęli wyrzucać. Czy stan wyjątkowy na to był potrzebny? No nie był potrzebny. No, są różne paragrafy i przepisy w tym legalnym systemie kanadyjskim, że nie trzeba było tego robić. W piątek zaczęli lać ludzi, zaczęli psiukać ich różnymi pieprzowymi sprejami i tak dalej, i tak dalej. To można było rozróżnić pomiędzy jakimś takim legalnym i nielegalnym zachowaniem. Prasie i telewizji, wszystkim tych środków masowego przekazu, no to krzyczeli, że ich zaaresztują za to, że tam nagrywali, czy śledzili, patrzyli się to, co się dzieje. Trudeau usprawiedliwiał to, że bezpieczeństwo publiczne jest zagrożone, no ale to jest przesada. Ci ludzie protestowali bardzo spokojnie, tam były rodziny, mieli kawę, pączki i tak dalej, to wszystko było dosyć spokojnie, tam nikt nie planował obalić rządu, tam nikt nie planował zrobić jakiejś hunty wojskowej, no ale komuniści jak zwykle, tak jak Jaruzelski,
no, w Kanadzie jeszcze nie strzelali, tak? W Kanadzie jeszcze nie strzelali, ale jednak przekroczył te wszystkie prawa, które powinien pilnować. Protesty, no to nie jest stan wyjątkowy. Protesty, no to konstytucyjnie w Ameryce, no to ludzie mają prawo do protestowania pokojowego. Także wszystkie te demokracje tak zwane zachodnie, no to muszą jakoś inaczej się nauczyć reagować niż Sowieci czy Polacy czy jacyś inni z Północnej Korei. Nie powinno być tego strzelania. Każdy ma prawo protestować, a zabierać wolność prywatną obywatelom, no to jest makabra. Też Trudeau zrobił kryminalistami. Cały ten ruch oporu, te łachudry z prywatnej kompanii, która bierze ciężkie procenty, no, zorganizowała fundusze, no to cwany biznes modelowy, tak? Ludzie składają się tam na jakieś fundusze, no i ta kompania, ona zabiera chyba 10-15%, zebrała 1 000 000 czy 2 000 000 i doszła do wniosku, że te pieniądze, które zebrała, no to nie odeślę z powrotem tego swojego komisowego 15%, tylko zdecydowali, że skonfiskują i przekażą to na czarne życie znaczą. No to jest NKWD, to jest po prostu coś nieprawdopodobnego, żeby takie rzeczy się działy. No i później odpuścili ten kretyński pomysł, no ale tak robią, tak komuniści robią, konfiskują, szantażują, niszczą. W Toronto podobnie miało się odbywać, no ale w Toronto to pozamykali właśnie te wszystkie ulice w centrum, zamknęli wszystkie dzielnice naokoło tego lokalnego parlamentu. Te przejście na granicy. No przejście na granicy, no to też było takie spektakularne. Ludzie ci kierowcy chcieli pokazać, że po prostu to jest niemożliwe, żeby oni jadąc do Ameryki czy wracając do Kanady, że to jest jeden wielki idiotyzm, żeby oni jakieś kwarantanny mieli tam tygodniowe czy dwutygodniowe, bo powiedzieli, że po prostu nie zarobią. Jeżeli mają przekraczać granicę pomiędzy dwoma krajami, gdzie jest wolny rynek, gdzie jest wolna wymiana, gdzie jest swobodna wymiana, no to trzeba być debilem, żeby dojść do wniosku, że mają być kwarantanny połowę czasu tego, co oni pracują. No, jedno dwudniowa podróż do Kanady czy do Ameryki, no to nie może powodować, że człowiek nie będzie pracował 2 tygodni. No to wszystko musi być zmienione i to był ten protest. To nie była jakaś złośliwość, to nie była małpia złośliwość, to po prostu oni pokazywali ten bezsens. No i na tej granicy, jak przyszli, no to tam w sumie wszyscy ci kierowcy, wszystkie ci ciężarówki się rozeszły. Niektórzy tam uścisnęli ręce z policjantami, pokazali swój plan czy swoje zażalenia, no bo obywatele mają prawa zgłosić swoje zażalenia do rządu. No ale rząd komunistyczny, no to zawsze przychodzi z kijem. No debilowata reakcja administracji Trudeau, no to będzie miała konsekwencje przez lata. To wszystkie sprawy będą coraz gorsze. Szczególnie z tymi rurociągami. Tam teraz też niedawno było, no tam ciągle są jakieś blokady, jak nie przez zielonych, no to przez jakieś plemiona indiańskie. W czwartek właśnie jakiś człowiek protestujący zaatakował siekierą tam tych ludzi na przy jakimś tam rurociągu, no i w zasadzie nic mu nie zrobili. Czy kierowcy coś takiego robili? No nie, kompletnie nie robili, kompletnie byli pokojowi.
Także, że Trudeau no jest wredny. Trudeau jest wredny. Także kiedy cały ten ustawa o stanie wyjątkowym była wprowadzana, no to politycy zapewniali krytyków, że to nie będzie tak łatwo używane, że to będzie ostatnia deska ratunku, że to będzie w takim momencie, kiedy żadne inne prawa nie będzie można użyć i to trzeba będzie zrobić. No Trudeau po prostu przekroczył tą kreskę uczciwości demokratycznej, bo chciał, żeby się blokady skończyły, no ale to nigdy nie powinno być kosztem prawa, tak? Czyli cel uświęca środki, no i to jest to, co Trudeau zrobił, no tak, także jeżeli mieszkacie w Kanadzie, jeżeli macie obywatelstwo, możecie głosować, głosujcie na pysk wszystkich tych komunistów. Zdrowie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No widzicie, co się dzieje. W Australii, jeżeli wylądowaliście, macie swoje problemy. W Kanadzie, jeżeli wylądowaliście, macie swoje problemy. W Ameryce, jeżeli wylądowaliście, macie swoje problemy. No kaszle, nie. Nie dlatego, że robiłem was beście, ale po prostu te struny głosowe się zawieszają po 15-20 minutach. Także na którymkolwiek kontynencie nie wylądowaliście, no to głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali dla Bidena. Widzicie, co się dzieje. No, Trudeau, bandyta komunistyczny, jak Jaruzelski w Polsce, zlikwidował pokojowy ruch niezadowolenia społecznego. Konstytucja pozwala niezadowolenie społeczne, żeby pokazało swoje niezadowolenie. Zdrowia dla normalnych.